Jarek, wywozicie z Gdańska 3 cenne punkty. Po pierwszych 15 minutach można było wnioskować, że będzie tutaj ciężko o w ogóle jakokolwiek zdobycz punktową, bo Lechia Gdańsk, używając takiego slangu piłkarskiego, na was siadło dosyć mocno. No dobry jest to u piłkarzy. Mali dobry system, no przy pierwszych 15 minut byli na pewno lepszym zespołem, no potem jeszcze dobrze ustawili, a myślę, że nie miały już takie ataki jak przed tym. Twoja bramka nie została uznana po weryfikacji systemem VAR. Powiedz, czy to was trochę podłamało, załamaliście się, bo potem była kolejna sytuacja, drugą bramkę też wam nie uznano. Mieliście taki moment zwątpienia, że Lechia może to wykorzystać i strzelić tą bramkę wyrównującą? No, myślę, że dla nas to był taki psychologiczny moment, że nam nie uznał bramkę, no, ale musieliśmy się dać głowy do góry, a grać to, cośmy grali. No a ja myślałem, że ten system VAR, że to nie musiał być ani sędziowie na bokach, bo co to jest za pilku, nie? Kolejne spotkanie gracie również na wyjeździe. Pokazaliście, że na wyjazdach się wygrywa. W zeszłym sezonie mieliście z tym spore problemy. Przeciwnikiem będzie Korona Kielce. Powiedz, na jaki mecz się nastawiacie w Kielcach? No ja zawsze nie lubię grać w Kielcach, bo grałem tam na Mistrzostwach Europy, a nie zdarzało się mi to i drugi mecz, co tam grałem. No zobaczymy, co będzie. Ale kiedy będziemy grać jak dzisiaj, kiedy będziemy dobrze ustawieni, tak myślę, że najmniej punkt zabieramy.